Dzieciaki, jesteście gotowe na wyjazd? Gotowi! Już od 5 rano jesteśmy na nogach. My też, my też! Nie możemy się doczekać wyjazdu do domku w górach! O, żebyście tak chętnie wstawały do szkoły, to by było dobrze. Ale będzie zabawa na śniegu! No dobrze, skoro macie ciepłe czapki i szaliki, to ruszamy! Hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła! My się zimy nie boimy! Mamo, powiedz Lence i Zosiu, żeby nie śpiewały! A co mamy robić? To daleka podróż! No właśnie, bo śpiewałbyś z nami, a nie marudził! Kuba Maruda, Kuba Maruda, Kuba Maruda, Kuba Maruda! Mamo! Och, na szczęście jesteśmy na miejscu! Zobaczcie, ile tu śniegu! Dzieciaki będą miały zajęcie! Wreszcie śnieg, jupi! U nas to nie ma co liczyć! Co powiecie na konkurs w lepieniu bałwana? No dobra, ja jestem z tobą w drużynie. To my jesteśmy we trzech, bo jesteśmy młodsi. No dobra, niech wam będzie. I tak ulepimy lepszego bałwana? To się okaże. To ja będę oceniać, przecież musi być jakiś jury, prawda? To ja też się na to piszę. Hej, obwaliski! Halo, czy ktoś mi w tym pomoże? Juhu, tutaj jestem. Gdyby ktoś chciał mi jednak pomóc. Nasz bałwan będzie ekstra. Trzeba go trochę uklepać, żeby się nie rozpadł. Ciekawe, jakiego mają Zosia i Lenka. Kuba, przynieś jeszcze trochę śniegu. Hej, Julko i Tula podglądają. To nie fair. Szybciej, Lenka. One już prawie skończyły, widziałam. Skończyłyśmy, oceniajcie. Który bałwan lepszy? To jest nasz. A ten nasz? Ładny, prawda? Chyba najładniejszy na świecie. Ojej, trudny wybór. Oba bałwany są śliczne. Też tak myślę. Nie mogę się zdecydować. Chyba musimy się naradzić. Okej, po naradzie jury zdecydowało, że wygrywa... bałwan numer 1. Wiedziałam! I bałwan numer 2. Jej, wygraliśmy! Oba bałwany były bardzo ładne, i wszyscy zasługujecie na gorącą czekoladę przy kominku. Co wy na to? Mówiłam, że wygramy. Lenka, wygraliśmy wszyscy. Ale nasz bałwan i tak był ładniejszy. Ho, ho, ho. Muszę się spieszyć, żeby wszystkie dzieci dostały prezenty na święta. Pędzimy przed siebie. Szybko. O nie, co się dzieje? Rudolf chyba nie zatankował. Spadam! Co to? To chyba Mikołaj? Hej, widziałyście to? To Mikołaj! Gdzie Mikołaj? Czy ktoś tu powiedział Mikołaj? O tam, zobaczcie! Pędził na swoich saniach. Kubuś, tam nic nie ma. Bardzo śmieszne. Wcale się nie nabrałam na ten twój żart. Ale ja naprawdę go widziałem. Był i zniknął. Tak, tak. Chodźmy lepiej na tę gorącą czekoladę. Ho, ho, ho. Chyba utknąłem. O nie, sanie się przewróciły. Dalej nie polecę. O, ratunku! Pomóżcie mi! Utknąłem! A mówiłem Rudolfowi wyraźnie. Tankuj do pełna. Na szczęście mam telefon. Wybiorę jakiś numer. Może mi pomogą. Ale tu cieplutko przy tym kominku. Ja się trochę rozgrzeję i zaraz wracam robić iglo na śniegu. Hej, ktoś dzwoni. Jakiś nieznany numer. Odbierz, może to z życzeniami świątecznymi. Halo, 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 kto mówi? Tu święty Mikołaj. Potrzebuję pomocy! Miałem wypadek! Święty Mikołaj! Tak, jasne! A tu Rudolf! Ale to ja, naprawdę! Świetny żart, naprawdę! Rozbawiłeś mnie! Wesołych świąt! Halo? Halo? No i się rozłączył! I co? Kto dzwonił? Święty Mikołaj! Co? I się rozłączyłeś? No ej, dzieciaki! Ktoś sobie pewnie żarty robi! Hej, a jeśli to był naprawdę Mikołaj? Kubuś coś widział. Mówiłem wam. Może miał wypadek i potrzebuje naszej pomocy. Dzieci nie dostaną prezentów na święta. Musimy go poszukać. Tak, ruszamy. Gdzie idziecie?
Idziemy pomóc świętemu Mikołajowi, miał wypadek. A, szukać świętego Mikołaja. Dobrze, Lenka, powodzenia. Tylko uważajcie na wilki. Wilki? Tu są wilki? Ach, ty dzieci, ale mają wyobraźnię. No, to gdzie idziemy? Może w tamtą stronę, a później skręcimy w lewo. Okej, to musi być niedaleko. A nie spotkamy wilków? Jak to wilki? Myślałam, że tu nie ma wilków. Lenka, Zosia, możemy tu spotkać co najwyżej zająca albo sarnę. Brrr. Co to było? Brrr. Też to słyszałam? To wilk! Cicho, jak będziemy cicho, to sobie może pójdzie. Ja stąd nie wychodzę. Hej, skąd tam ten głos? To Tofik! No tak, pewnie szczeka na wiewiórkę. Mówiłam wam, nie ma się czego bać. Tofik, ale nas wystraszyłeś. Wysunku, pomocy! Cicho, słyszycie? Ktoś woła. Wysunku, tu nas ten! Tak, też to słyszę. W tamtą stronę, chodźmy szybko. Nareszcie ktoś się zjawił. Siedzę już tu chyba 2 godziny. Zobaczcie, to Mikołaj. Nie martw się, pomożemy ci. Julka, poczekaj. Skąd mamy wiedzieć, że to prawdziwy Mikołaj, a nie przebieraniec? Co? Jestem prawdziwym Mikołajem. Udowodnij. Ale jak? Właśnie, jak? Zadam ci pytanie. Jak się nazywa twój renifer? Ach, to proste. Rudolf oczywiście. Tak, widzisz? To prawdziwy święty Mikołaj. Wyciągajmy go. Poczekaj, Zosia. To było zbyt proste. Każdy przecież to wie. Zadam ci inne pytanie. O co prosiłem na święta w liście w zeszłym roku? Że co? Skąd ja to mam wiedzieć? Dostaję 1000 listów od dzieci. Nie pamiętam twojego. Ha! Widzicie? Nie wie. To oszust. Nieprawda! Jestem prawdziwy. Poczekajcie! Zaraz wam powiem, czy to prawdziwy święty Mikołaj. Uwaga! Au! To bolało! Dlaczego mnie pociągnęłaś za brodę? Widzicie? To prawdziwy święty Mikołaj! Pomagamy mu! Ciągnijcie! Mocno! Raz, dwa, trzy! Jeszcze raz! Raz, dwa, trzy! Jej! Udało się! Dziękuję dzieci za pomoc. Gdyby nie wy, to nie wiem, co by było. Ale moje sanie nie wyglądają zbyt dobrze. Chodźmy do domu. Nasz tata na pewno coś na to zaradzi. Jesteśmy z powrotem. O, długo was nie było. I co? Udało się pomóc świętemu Mikołajowi? Tak, udało się. Ho, ho, ho. Wesołych świąt. Co? Mikołaj? Tak mnie nazywają. Serio? Nie wierzę. Dlaczego wszyscy to robią? Sorki, musiałam sprawdzić. Sanie gotowe, Mikołaju. Paliwo dolane, wszystko hula jak należy. Dzięki, Brian. A swoją drogą nie wiedziałem, że sanie potrzebują paliwa. A co myślałeś? Że lecą same od siebie? No tak. Kochani, muszę lecieć dalej. Dziękuję za pomoc. Bez was święta by się nie udały. Mikołaju, możemy sobie zrobić z tobą pamiątkowe zdjęcie? No pewnie! Ale fajnie! W szkole nam nie uwierzam, że miałyśmy zdjęcie z Mikołajem! To najlepszy prezent na święta, jaki mogliśmy dostać! Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Hej! Dostałam SMS-a od Mikołaja. Zajrzyjcie pod choinkę. Wow! Prezenty! Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Kochani, życzę wam zdrowych, radosnych i rodzinnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! A teraz parę pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Krzyściak oraz Julcie i Oliwcie.